Przypominam, co się stało ostatnio. Zaatakował nas Kingship of Kumba, czyli te zwyrole, które jak widać są bardzo negatywnie do nas nastawieni. Minus 79 ustosunkowienia do nas, czyli są tacymi takimi prostymi chłopami, które tam chodzą, dziabią tymi przed dzidziem i śród dzidziem w nas, bo to są takie prostaczki. I oni stanęli nam na drodze, więc myślę, że spokojnie, jak sobie rozwiniemy trochę kolonię, to zaatakujemy ich i wypchniemy ich w ogóle poza teren gry, właśnie w taki sposób, śmierć frajerom, i wtedy zostanie jednego przeciwnika mniej. To jest nasz cel, tak? Jeżeli ich sobie wypchniemy. No i tak się składa, że jeden z tych typów nas zaatakował i sobie tutaj fajnie leży. Jak zobaczymy, to ja miałem taki fajny plan, żeby postawić sobie jakieś łóżko tutaj w namiocie. No nie jest to najlepsza pozycja do zniszczenia czy do manipulacji z tą frakcją, ale chciałem go sobie tu uwięzić i tam troszkę nim pomanipulować, troszkę go udobruchać, odesłać z powrotem albo po prostu wymienić na hajs. Tylko tak się składa, że no niestety Wenus go tak podziurawiła, zobaczcie, normalnie flaczki z niego zostały i umrze w ciągu 3 sekund. Krwawienie to jest 3400%. Normalnie on sika, tak zobaczcie, tutaj wszędzie się nawysrywało, więc jak ja tylko dam start, 3, 2, 1, zgon. Uuu, śmierć frajerom. No niestety. Najpierw damy strip, bo te ciuchy możemy czyścić. No i jest jeszcze włócznia. Jest jeszcze włócznia, którą możemy sobie wziąć, gdzieś tutaj schować. Pracujemy ciągle nad researchem, bo chcemy dojść jak najszybciej do benzyny. I przypomniało mi się, że chciałbym... Nie miał pancerza, to go rozerwało. No wiadomo, no miał jakiś hełm. Co to był w ogóle za hełm? Czekajcie. Furpelt. A, to z... Boże. Miał jakiś ten, kominiarę miał. Z kominiarą to se może wiecie co. Prioritize hauling. I ciągle leżymy z jedzeniem. Więc naprawdę musimy to szybciej pocisnąć. Chciałbym już stal zacząć wydobywać. Ale widzę, że nikomu do kopania się nie śpieszy. No niestety, kopaczy nie mamy zbyt wielu. I chciałem zrobić coś takiego, co się nazywa hygiene, to robimy, planning. W ogóle opcja planowania jest fajna. Muszę jeszcze wgrać moda na kolorowanie. Ja sobie tu będę szukał, spokojnie, nie denerwujcie się, będzie dobrze. Research Bench Grave Train Facilities, to właśnie chciałem. Chciałem Martial Arts Target. Kosztuje komponenty, plain leather i piasek. O Jezu, nie stać mnie. Tak samo na shooting nas nie stać. Bo ja chciałem zrobić, żeby oni sobie tutaj trenowali walkę wręcz. A nic z tego nie zrobimy, bo nie mamy skór, a skór nie mamy, bo powinniśmy pozyskiwać zwierzątka. Dużo mostów buduj dla ryb z 3. Jedzenie nie będzie brakowało, ale pracownika. Kurde, musicie bardziej składnie pisać, bo ja czasami nie wiem, o co wam chodzi. Slice, jak u ciebie z nastawieniem? Jest noc, jesteś dyktatorem. Higiena troszkę nawala, więc jak zrobisz kubkę, jesteś znowu głodny. Nie, do roboty się weź. Ty się weź tutaj za siebie. Hunters, lack of weapon. I on odstawił tą amunicję. Dlaczego? W ogóle gdzie się wyniósł? Pick up. Weź tą stówkę. Nie, on to chyba nie miał to przy sobie. Czekajcie, girsy. A teraz ma 200. No dobra, ale ma taki fajny, gustowny backpaczek i to na amunicję, więc on może dużo amunicji nosić. Bad hygiene jest. Nie, tutaj nie ma nic z Atomixem. Wiem, że na to liczyłeś, ale niestety nie ma. Panie Slice, ty musisz robić dużo drewna, a kiedy on sobie to robi, to pomyślimy o jeszcze jednej bardzo, bardzo, bardzo ważnej rzeczy, o której wy w ogóle zapomnieliście mi powiedzieć i przypomnieć. Ludzie nie mają miejsca do spania. A, no właśnie. Każdy śpi w jakimś takim brzydkim pokoju i nie mają tak naprawdę swojej dobrej miejscówy. Więc zastanówmy się, gdzie zrobimy im pomieszczenie do spania.
Ja myślę, że zacznę rozwijać się w tym kierunku. Tutaj. W tym miejscu będziemy stawiali taki może podłużny barak, w którym oni będą po prostu spędzali większość swojego marnego życia. I wydaje mi się, że jeżeli bym postawił właśnie takiej wielkości pomieszczenia jak to, czyli duże, nie wiem czy niezbyt duże, może 3x3, chociaż ja lubię robić 4x4, więc musiałbym mieć 4x4, czyli 6x6, żeby w środku było 4x4. Więc dajemy 6x6, postawimy to tutaj, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, tak, 6x6 wystarczy. 6 i 6 to jest 12 i 6 to będzie 18, czyli 17. Już zrypałem, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, pyk, jest 6, jest 6, jest 6. Jak ja to zrobiłem? Dobra, nieważne. Moja matematyka chyba troszkę kuleje. Cancel. Będzie miejsce na kibel najwyżej. I damy sobie drzwiczki. Tu sobie damy, tu sobie damy i tu sobie damy. Oni najlepiej niech to zbudują. Plus od razu będziemy myśleli nad tym, żeby zlecić im w ordersach pozyskiwanie tutaj, zharwestowanie wszystkiego, co się nadaje jako ta roślinność. Dlatego, że będę chciał zrobić im special floor, czy tam po prostu zwykłą rough stone. Nie, zwykłą taką podłogę bym dał. On floor i to będzie może wave floor. Chociaż to mi się bardziej z kiblem kojarzy, ale może być wave floor. 5 heja kosztuje drogie. To też 5, to też 5. Drogo. Bardzo drogo. No właśnie, o to chodzi, że to trzeba gotowe paczki brać. Lepiej nie modyfikować to, co już jest dobre. Musimy im zrobić pokoje. No i klasycznie tam gdzieś musimy... Chłopie, ty się zmęczysz i odpocznij sobie. To piłuje, piłuje, kurde, całe życie by tam piłował. Drewna mamy chyba w miarę pod dostatkiem. Gdzie tu mamy surowce? Co to w ogóle? Solid? Nie. Crafted wood. Nie podobają mi się te ikony, bo nie jestem w stanie się odnaleźć. Dobra, zostawmy to na razie. Wydaje mi się, że z drewnem jest trochę słabo. 148, więc nie starczy mi na wszystko. Więc też musimy tutaj dać trochę więcej ordersów. Czyli orders cut tree. Chop wood może po prostu. Idzie burza. Nadciągają czarne kumulusy. Szatan, szatan. I damy sobie structure drzwi. Każdy z nich będzie miał swój własny, fajny, kochany pokoik. Tutaj możemy także pomyśleć nad tym, żeby dać jakiś furniture, jakiegoś rodzaju łóżeczko. I moglibyśmy tutaj zaszaleć i zrobić spline leather, którego niestety nie mamy, bo wymagamy 40. Norbabed wymaga plain leather, którego też nie mamy, więc jedyne co to mogę zrobić haybed. Chyba, że simple bed z klofa, tak? Ze skóry możemy z plain leathera zbierać. A my tu mamy jakieś w ogóle fajne łóżko, co to jest? Simple bed. Chłopie, ile ty będziesz tu leżał? Oj, ale tu pierdykło. Przestraszyłem się. Go, 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 bo nam namiot się spali. Kenobi, do roboty. Slice, do roboty. Witam, witam, Sweryn, Railgun.
Haubice, no ja się spodziewałem, że to dużo będzie, tylko muszę utrzymać kolonie naprawdę w dobrym stanie. Tego zadbajmy o ich tutaj na nastawienie. Znowu gdzieś ogienek się pojawił, tutaj się będzie paliło. To niech będzie jako szybki hauling. Czy mogę jakieś więcej roślin posadzić w międzyczasie? Zobaczmy sobie, czy coś mi doszło. Cotton bush mi doszedł. Moglibyśmy sobie cotton posadzić i robić. Albo drzewa. Drzewka. Pytanie właśnie, jakie my mamy, jakiego rodzaju mamy tutaj itemki. Mamy cotton seeds, mamy aloe seeds, syropia, potato i hypericum seeds. Więc powinniśmy uzyskać trochę potato seeds. I tutaj niestety widzimy, że ktoś tu zamula. Więc może ty się skupisz na tym, żeby przerabiać troszkę potato seedów. Czy to nam zabiera jako crafting? Detail? Zobaczmy. Nie jest napisane. Oj, bardzo dużo czasu to zabiera. Właśnie, bo ona ma priorytet na to. Spokojnie, ziemniarów jeszcze mamy, ale niedługo byśmy musieli przerobić. Budź się, sieroto. Boże, co tu się dzieje? Żegnam GHJB Lizako. Visitors z Revengeville z południa. No guest bed, słaba temperatura. Refuse visitors until I have guest beds. Na razie nikt nie przychodzą, bo nie mamy łóżek dla visitorsów. Tyle w temacie, dziękuję bardzo. Znowu ogień. Ja pierdziu. Wszyscy gasić, bo to jak się rozprzestrzeni, to nie da rady. Są nowe biomy, nie mam bladego pojęcia. Zone. Fire. Fire. Ugaszonko. Teraz znowu Venus refill. Boję się o to, że niedługo zacznie mi brakować jedzenia. No właśnie o tym mówię. Czy opłaca się na przykład solić te mięso i wieszać je na jerku? W sensie nasuszyć? Bo mamy tutaj coś takiego jak drying rack. Wymagany crafting na 3 i możemy sobie suszyć tutaj spore ilości jedzenia. Tylko nie wiem, czy to się opłaca, bo to zabiera bardzo dużo czasu. No ja robiłem tak chwilę, jak grałem i jakoś tak średnio mi to pasowało. Możemy zrobić kompostownik. Kompostownik by się przydał, bo to by było spoko. Niestety jest dosyć drogi. Ale jeden wypadałoby zrobić. Kompostownik mógłbym sobie postawić w jakimś ciepłym miejscu, na przykład tutaj. Komponentów też pewnie mi zaraz zacznie brakować. Wszystkiego tu zaczyna brakować. Ludzie, ja potrzebuję jeszcze jednego typa do pracy. Czy mogę jakoś cię zmusić do rekrutacji? Ale mniejszych ikon nie było? Jaki śliczny kitku. Taki grzeczny kitku. Dobra. No tutaj się pojawiło, ale też są małe ikonki. Manage food restriction. Moglibyśmy na przykład dać go juice albo penyx ocydylny. Go juice'a możemy go trochę nafeszerować. Dobra, niech on sobie tu leży. W sumie nie przeszkadza mi, aż tak dużo nie żre. Slice, ileś tego ugotował? 3. Na razie sobie odpój, zjedz. Jesteś chłopie głodny, zajmij się sobą.
Nadal jest głodny. Czemu? Leadershipem jest słabym. The level of leader is defined, but what others think about the leader and his skill set. No i ogólnie opinia jest taka sobie. Poka kłota. Poka kłota. Nie mamy Coldstone'a. Chyba, bo to jest w sumie nowa plansza, ja się nie przyglądałem. Zobaczmy, szukaj. Cold. Tutaj damy. Kiolidy. Jest Cold Spring tylko. Czyli jakieś takie jeziorko, które nie wiem czym jest. A tak z innych rzeczy to nie mamy nic ciekawego. Oni ciągle zajmują się tymi podstawowymi rzeczami i niestety nie jestem w stanie za bardzo rozwinąć tej kolonii. Boję się, że niedługo zabraknie nam podstawowych surowców. Więc panie Slice. Nie wiem, czy nie porobić więcej skrzynek, bo tutaj na przykład mamy skrzynkę na komponenty iron. Bo tak sobie to oddelegowałem, ale myślę, że moglibyśmy dać tutaj iron. Moglibyśmy tutaj dać iron ore. Tutaj na przykład iron ora nie chować. Moglibyśmy tutaj dać... Czego mamy dużo? Tego. Mechanizmy. Storage. Mechanizm. Moglibyśmy dać te wire. Storage wire. I moglibyśmy dać advanced component. Tak, jeszcze coś z metalowych rzeczy. I zostało to, elektronik. Chyba więcej nawet nie pomieścimy. Więc teraz pani Venus, advanced hauling. Benzy Slice ma. Nie, nie chcę, żebyś pick up komponent. Tutaj w ogóle jest jakiś synth thread bandana. Dopóki mi tutaj nie posprzątasz, to ja będę bardzo zły. I teraz hauling mi daj. Minor break risk. Kto ma? No Venus, no bo ja ją tu deleguję ciągle do roboty. Rozumiem zażenowanie, rozumiem. Nie rozumiem, czemu tutaj tak to wyrzucają. Okej, okay, porobiliśmy troszkę porządku. Widzimy, że większość rzeczy znalazła się w naszym tutaj. Mamy 56 komponentów, advanced components, electronic, wire i mechanizm. Na razie niech to jest przechowywane w tej skrzynce. Jeszcze tu są te komponenty zaawansowane. Mamy paletę, paleta też tutaj troszkę przechowuje. Zima cię ratowała, no właśnie, na razie lizak. Zima cię ratowała, bo nie miałeś problemów z temperaturą, ale ja się boję, że jak tu przyjdzie zima, to ja będę miał spory problem. Bo zobaczcie, że teraz stan mojego pożywienia jest po prostu tragiczny. Na lada moment już będziemy mogli zbierać roślinki. W ogóle Slice śpi na zewnątrz, bo... Ciekawe, czego bym dał uninstall i reinstall. Spróbujmy to zrobić. I install. Chodź tu Slice, ty. Prioritize delivering. Nie, to już mi rozwaliło. Więc mamy dziurę w namiocie. A ty Slice i chcę zjedz. Ja bym teraz chciał, żebyś ty się bardzo skupił na tym. Wiem, że odcinek już się powoli przedłuża. Tamte trwają po 40 minut, więc aż tak źle nie jest. Ale chciałbym,
Teraz upolować ma woła. Czy jestem w stanie to zrobić ręcznie? Zapiszmy sobie, bo ja się strasznie boję, że zaraz skopię całą grę. Chodźmy sobie tutaj. Się spociłem, już chciałem nimi uciekać. Tego mawoła zostawimy. A ty będziesz urgently hauling. Potrzebujemy w końcu miejsca. Has inspiration. Na co ma inspirację? Will move faster. Świetnie, jak się poruszasz szybciej. Nie jesteś przypisany do cuttingu. Nie, cutting ci dam. Cutting i art też ci dam. Bo jak ja ci coś każę robić, to ty masz to kurde bela robić. Nie ma woodlogów, dobra. Póki masz jeszcze dobre samopoczucie, misiek. Tylko, że ty nie masz topora, ale dobra, masz zajęcie na kilka godzin. Kenobi, przenieś deski. Wy se tu siedzicie, dyskutujecie, a mnie tam nic nie obchodzi, co wy macie do powiedzenia. Muszę was oddelegować po prostu ładnie do ścięcia wszelkiego rodzaju roślinek. Bo hej i wszystko będzie nam potrzebne, musimy postawić wam sypialnię. Jeżeli ja ich dość nie pocisnę, to oni będą mieli wszystko w głębokim D z tego, co ja robię. I nie będą się nigdy rozwijali, więc zawsze musi być ten lider, part leader, który całą drużynę będzie pociskał po to, żeby oni mieli jakieś szanse w ogóle przeżycia. Więc moja drużyno, działajcie. Venus ma wyrąbane, spoko. Kenobi poszedł spać, Venus też zaraz pójdzie. Widać, że ona znacznie wolniej pracuje nad tym. Slice jest znowu głodny, nie ma problemu. Zaraz pójdzie spać, jest północ. Czy on nie uzyskuje żadnego drewna, czy mi się wydaje? Czy on wszystko bierze do Gearsów? Jedno drewno tylko uzyskał. Może na razie zajmie się tym, co? Hungry creatures appeared nearby and they are out of blood. You can try hunting them or hide as you prefer. They will leave the area in a few days. Czyli przybyły jakieś, co to są? Bumraty, o Jezusie. Jak one mi wybuchną w twarz, no to śmierć frajerom. Boże, one chcą krwi. Mam nadzieję, że to będzie krew słonia, a nie nasza. Jednak nasza. No dobrze. Szybko, szybko, szybko do celu. Naprzód. I chciałbym, żebyście atakowali tego typa. Run! Oni strzelali. Czy to się obudzi? 4 godziny padnie. Niech se pada. O ty dziadzie, ty. Chodź tu, Slice. Ty jesteś najlepszy. Dobra, zostawić tych dziadów. No i co? Paralizatorem. Kamienie, kozy. Paralizatorem, skoro tak mówisz. Zobaczcie, Venus mi odpadła. Because of poor mood, she's very, very fragile. No nie, poszła nam gdzieś w cholerę. Więc musimy to oddelegować. Slice sobie poszedł.
Kenobi jest bardzo głodny, zaczął wpierniczać surowe jedzenie. Ja chciałem zawsze roasted meat najpierw. Idź kukuj. Refill. A, spoko, jeszcze coś wybuchło. A, bo to Bumrad wybuchł. Tylko ten nie wybuchł, a ten zaraz wybuchnie. Party! Venus organizuje imprezę. Spoko, to idźcie na imprezkę. Niestety Bumrad wam zepsuł imprezę. Zone. Okej. Okay. Poszło. Albo możemy służyć, to możemy też służyć. Idźcie na imprezę, pobawcie się trochę. I co? Relaxing socially. Okej. Okay. Czyli oni sobie teraz imprezują, impreza fajna. No, bombowa impreza. Dobra, oki. Takie lubię. Pistolet mu wypadł. Bo to jest sierota właśnie. Widzę, że oni wyrzucają te bronie, mimo że im zakazuje. Nie wiem czemu. Ekwipuj to, zaraz sobie wrócisz na imprezę. Ten z młotkiem tak cik, 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 cik. Zapiernicza. Wybrałem mu strasznie brzydką gębę, bo on ma z takim zgryzem, widzicie? Takim, no, jak szczurzym zgryzem. Mi się to nie podoba, no ale co ja zrobię? A to komponentów mamy dużo. Trochę jakiś skór. Venus niestety nadal się nie słucha, mimo że to jest jej impreza. Czy ma tutaj, że... A, jest, attended party. Przez 10 dni będzie trwał jakiś dodatkowy buff. O, oni tutaj sobie ten... Więc Kenobi, ja bym chciał, żebyś tutaj dał refill. Proszę was o radę, jak zrobić, żeby oni się tym zajmowali, bo naprawdę nie musiałem się tym zajmować w tamtej serii. To coś się zbagowało. Siema Slice, oj, przykro mi. I znowu wyrzucił Colta. Mamy coraz więcej Fecal Sludge'a, ale spoko, ja to wykorzystam. I chciałem zrobić to. You found a treasure. Kenobi was feeling generous and decided to give a treasured gun. He was hiding to serve the colony. Czyli on miał schowaną broń. I to jest w ogóle... Co to jest? Niech skończy. Full metal jacket. Co to jest? Jakaś sowiecka broń, która jest ultra overpower, super piękna i silna. I on to trzymał w ogóle w gaciach przez te wszystkie 9 dni od momentu, jak tu spadli. On to cały czas trzymał w dżinsach i dopiero z dupy to wyciągnął i nam dał. Fakt faktem, nie mamy do tego amunicji, więc sobie nie postrzelamy, ale to jest dobra rzecz na handel. Dobra rzecz na handel, ewentualnie gdzieś tą amunicję tam wykminimy i zrobimy. Więc idź kroić więcej stworzonek. Pytanie, gdzie oni dali tego Mafalo? Czy już go przerobili? Chyba to Blue Furpelt, to przerobili już tego Mawoła. Znowu Fecal Sludge sobie nosisz, kupy. Cooking, zajmij się cookingiem. Mamy dużo mięcha. Szkoda, że te mięcho. Natomiast chciałem przyspieszyć gotowanie, bo widzimy, że to idzie bardzo, bardzo strasznie wolno. Party has finished. Więc zanim jeszcze skończymy ten odcinek, a trwa już pół godziny, to znowu pauza, bo mi chce mieć nad wszystkim kontrolę. To zobaczmy sobie preparing food runtu. Mamy fullet stove, simple wood fullet stove. Attach countertop for preparing meals. Can be filled by kindling coal, charcoal and wooden stuff. Oven. And milling stone. Możemy przerabiać, rozumiem, na mąkę. I teraz pytanie, czy jak wejdę w granite oven. Work speed 70%.
A Fueled Stove? 95%. Dwa niby. The Base Almond, ale jest jakiś Gain Speed Factor. A jeżeli byśmy dali na przykład z Alnico. O, to jak zrobimy z czegoś lepszego, no to magia, jak złoto, jest coraz lepsze. Kliknij kaliber i masz obrażenia. To zobaczę później. No dobra, ale musiałbym zrobić jednak, bo nie mamy tego Alnico. Tutaj mógłbym niby zrobić Alnico. A to ma ile w ogóle? Czekaj. Mamy ze Steela. Steela wydaje 95 i 64 work speed. 90. Jeszcze raz. 9564, a to 9572, no to 10% szybciej. Ale widzimy, że tracimy tutaj troszkę więcej miejsca. Mógłbym nawet tutaj to dać. Komponentów troszkę tracimy. 100 stali, ale jest znacznie szybsze. Nie mamy innego teraz, innej możliwości przygotowywania jedzenia poza fishingiem. Ale te 10% powinno nas zbawić na długi czas, bo w momencie, kiedy nasz research tak bardzo kuleje. Czekamy, aż się wczyta. Spokojnie, nie zawiesił wam się stream ani odcinek. O, jest. Tu mamy na przykład fishing 2. No ja sobie ustawiłem, że idą w konwencjonalny sposób pozyskiwania energii. Później mamy glass working, który jest wymagany, ten glass working table, tak? Czyli stół do robienia szklanych rzeczy. Dochodzi jakieś gotowanie ceramiki, robienie baczy, glass frame'ów. Potem możemy zrobić wzmocnioną szklane, nie, wzmocnione ramy szklane. Frames, nie wiem, czy to nie powinno być glass fiber, włókno szklane. No i potem dochodzą nam baterie, tak? Baterie nam dochodzą i wtedy już żyjemy jak królowie, bo będziemy magazynowali energię. Ale co z... Tu jest fiberglass, nie, tu pomyliłem. Ale co z pozyskiwaniem jedzenia? Czy jest jakiś dodatkowy food industry? No nie wiem. Nie wiem, czy jest. Ja sobie poszukam, czy gdzieś tutaj wśród tych wszystkich kafelków znajduje się, na przykład tu jest mining, to też bym potrzebował. Czy gdzieś wśród tych kafelków znajduje się jakiś lepszy sposób gotowania, nie wiem, może jakiś piec elektryczny, kuchenka, mikrofalówka czy coś takiego. To jest ergonomia, tak? Ergonomia dodaje cooking tools to speed up work. Ok, i dodaje small tool cabinet i cooking tools. Czyli dodaje jakieś tam rzeczy do cookingu, tak? Ale ogólnie samo w sobie nie dodaje stołu do gotowania. Może gdzieś być w maszyningu, na przykład mending workbench. Electric sawmill, to są wszystko rzeczy, które nam przyspieszą pracę, więc musimy jak najszybciej pocisnąć temat energii elektrycznej. Są dwie elektryczne, jedno bardzo daleko, to już jak tam zajrzę, to... Boże drogi, przecież ja myślałem, że tam to wszystko to jest... O, ja tu będę grał latami. Nie, więc odcinek kończymy i między odcinkami postawię sobie ten stół, który przyspiesza. Zrobię tu porządek z tym syfem. Zrobię porządek z tym syfem, bo już powoli można pozbierać. Widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie.